Dzień dobry, Agnieszka siewiereniuk macierowska I moje słowo poniedzieli, bo tak jak obiecałam Państwu, będę się z Państwem spotykała w sprawach, które wymagają jakiegoś komentarza. Wydaje mi się, że taka sytuacja ma właśnie miejsce, dlatego że dzisiaj prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk polecieli do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Joe Bidena, tamtejszego oczywiście prezydenta. Sytuacja oczywiście nietypowa, komentują to dziennikarze, wszystkie media, ja temu nie będę poświęcała czasu. Bo myślę, że chyba wszyscy wiedzą, że prezydent spotyka się z prezydentem, premier z premierem. No, w Stanach Zjednoczonych nie ma premiera tam funkcję, tak no, powiedzmy, premiera sprawuje również prezydent Stanów Zjednoczonych, I to jest taka połączona, można powiedzieć, funkcja. No, inaczej jest ten system jakby polityczny, skonstruowany, system konstytucyjny, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, ale ta wizyta jest bardzo ważna, i to z kilku powodów. Ja dzisiaj postaram się powiedzieć o tym, co moim zdaniem jest najważniejsze i to, czego oczekiwałabym, żeby wrócił np. Andrzej Duda, z czym żeby wrócił i z czym żeby wrócił Donald Tusk. Jeżeli chodzi o Andrzeja Dudę, to chciałabym, żeby wrócił z nowymi kontraktami, albo przynajmniej właśnie z jakimiś być może porozumieniami na temat zwiększenia bezpieczeństwa w naszej części Europy, a najbardziej oczywiście w Polsce. Chciałabym, żeby tutaj stacjonowało więcej amerykańskich żołnierzy i żeby więcej pojawiło się broni amerykańskiej. Mam nadzieję, że dotrą do nas dodatkowe jakieś właśnie czy czołgi, czy jakiś inny nowoczesny sprzęt, bo niestety działania Putina, ale i Łukaszenki nie wskazują na to, że to się zakończy, jakby ta agresja ze strony tych przywódców, tych państw, że będzie to się zmniejszało. Myślę, że będzie dokładnie odwrotnie, przynajmniej wiele rzeczy na to wskazuje i tego bym oczekiwała. Ale jeszcze oczekiwałabym od prezydenta Dudy, żeby wrócił nie tylko z kontraktami, umowami, czy być może z jakimiś porozumieniami w sprawie dostaw broni i też obecności amerykańskich żołnierzy, może zwiększenia kontyngentu, ale także, żeby była jasna deklaracja. Że w Polsce będą elektrownie atomowe. Amerykańskie elektrownie atomowe, tak jak to było mówione, bo wiadomo już, że obecny rząd no, jakoś nie po drodze z takimi inwestycjami, które mają służyć bezpieczeństwu Polski, w tym przypadku bezpieczeństwu energetycznemu. Sprawa istotna, dlatego że mało kto zdaje sobie sprawę, ale tutaj w części Polski Wschodniej, tutaj akurat gdzie my mieszkamy, gdzie ja mieszkam na Podlasiu. Część infrastruktury energetycznej nadal to jest infrastruktura, która w, w jakiejś części można powiedzieć zależy od, widzi mi się, Białorusi. Nie mamy w 100% zapewnionych właśnie dostaw prądu, czy też przesyłu może bardziej tego prądu, i to należy zmienić. No ale po to, żeby to zmienić, musimy mieć stabilne, dobre źródło tej, tej energii. Które mogą nam dostarczyć właśnie takie elektrownie atomowe, które Amerykanie tutaj proponowali. Mam nadzieję, że to stanie się faktem, że te elektrownie powstaną, że rząd Donalda Tuska wycofa się ze swoich, nawet nie pomysłów, bo oni nie mają w zasadzie na to pomysłu, mają tylko pomysł, jak gdzieś tam unikać, czy jak to przeciągać, być może, żeby nigdy te elektrownie nie powstały, ale te elektrownie są potrzebne. I druga rzecz, która którą chciałabym, żeby Andrzej Duda przywiesił tutaj do Polski, to również to, jakby czy obietnice, czy jakieś właśnie takie wsparcie dla budowy centralnego portu komunikacyjnego. Ja myślę, że już na ten temat było tyle rzeczy powiedzianych, że nie ma sensu rozwijać tego wątku, bo on również jakby służy i rozwojowi gospodarczemu. Naszego kraju, ale również poprawie bezpieczeństwa i o CPK to jakby mniej jakby tutaj, żeby to omawiać, bo, bo myślę, że każdy chyba zdaje sobie sprawę z tego, jak jest to ważna inwestycja dla naszej ojczyzny. Natomiast ważne jest, żeby to CPK powstało. Wiadomo jest nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, że orędownikami i gorącymi zwolennikami zresztą, właśnie budowy centralnego portu komunikacyjnego, są Amerykanie. No, i mam nadzieję, że tam właśnie prezydent Andrzej Duda uzyska jakieś, być może, wsparcie dla tej inwestycji. I to przywiezie do Polski, z tym przyjedzie i będziemy mogli podjąć jak najszybciej działania w tym kierunku. Co jeszcze powinien, czy, czy czego oczekiwałabym, że przyjedzie Andrzej Duda i z czym przyjedzie tutaj do Polski? Mam nadzieję, że z tym, że musimy w Polsce zwiększyć. Po prostu zbrojenia nasze własne. To, co mówiłam i powtarzam od dłuższego czasu, nam grozi wojna i to nie jest to, że ja straszę wojną, bo od tego, czy ja powiem tak, czy inaczej, to się ta wojna nie pojawi ani też jej nie unikniemy. Fakty są takie, że Rosjanie zbroją się na potęgę. Ukraina dzisiaj wysysa w zasadzie wszystko, co tylko można wyssać jeżeli chodzi o dostawy broni jest obecnie największym importerem jakichkolwiek rodzajów broni no ale wiadomo ten kraj znajduje się w stanie wojny no inna sprawa co z tą bronią na Ukrainie się dzieje które później ta broń się znajduje to w obwodzie królewieckim to jeszcze gdzieś no ale nie zmienia to faktu że my musimy być tutaj bezpieczni przynajmniej na tyle żeby móc podjąć działania obronne przynajmniej przez co najmniej pół roku sami Zanim zdecyduje się na to przyłączyć w razie zagrożenia. Może trochę szybciej im się uda, ale nie sądzę. Więc to są rzeczy, które dzisiaj są dla nas bardzo ważne. Bardzo ważne jest również to, żeby Andrzej Duda przyjechał z dobrą informacją odnośnie współpracy polsko-amerykańskiej w ogóle na różnych szczeblach. Mam nadzieję, że przyjedzie i oświadczy, że pan Brzeziński zniknie z Polski, bo ewidentnie on Polsce nie pomaga, znaczy nie pomaga, przynajmniej tutaj na naszym rynku politycznym on nie pomaga, natomiast jakie on raporty pisze do prezydenta Stanów Zjednoczonych, tego nie wiem. I myślę, że chyba nikt tego nie wie, oprócz prezydenta, bądź służb, które te raporty czytają, ale tutaj pan Brzeziński ewidentnie Polsce na pewno nie służy. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, mam nadzieję, że dostanie reprymendę za swoje działania i za zbliżanie się po prostu do Niemiec. Dlatego, że te rzeczy, które on już w tej chwili zaczął robić, a głównie te, których nie chce robić, czyli wspomniane CPK, właśnie na przykład, albo te pomysły o tej Armii Europejskiej. To są rzeczy, które Polsce nie służą. I dlaczego? Dlatego widać to najbardziej na przykładzie Ukrainy. Ukraina, zanim trzymała się takich państw jak Polska, jak Wielka Brytania, i tutaj jakby można było liczyć na tę współpracę i to dobrą współpracę, to wszystko, można powiedzieć, szło w miarę naprawdę przyzwoicie, nawet momentami bardzo dobrze. W momencie, kiedy zwąchała się z Niemcami Ukraina, no to zaczęły się bardzo duże problemy. I te problemy będą niestety narastały. Im bardziej Ukraina będzie właśnie dążyła tutaj do takiej ściślejszej współpracy z Niemcami, tym problemy Ukrainy będą większe, dlatego że Niemcy tak po prostu działają. Oni nie, nie oferują współpracy na zasadach partnerskich, tylko współpracy na zasadach takich, żeby. Wydutkać, wycyckać z tego, co jest potrzebne, co jest niezbędne, a dalej tam jakoś, prawda, to <laughs> zrobimy dobrą minę, parę uśmiechów, kilka fundacji, prawda, wpuścimy na teren Ukrainy, które tam rzucą groszem dla organizacji pozarządowych albo coś takiego. I dla nas, jakby ta współpraca również nie służy i myślę, że każdy powinien zdawać sobie sprawę i mamy naprawdę naocznie, widać to bardzo wyraźnie na przykładzie Ukrainy, jak bardzo szkodliwa wręcz jest takie, taka współpraca czy takie zbliżanie się z Niemcami, dlatego że to nie służy zupełnie Polsce. Mówię na przykładzie Ukrainy, to widać bardzo wyraźnie, nie, ale nie tylko, bo mieliśmy też przykłady całkiem niedawno, kiedy była tak epidemia, kiedy Niemcy właśnie zawłaszczali sobie dosłownie przecież zakupy, to tam szczepionki, to te zakupy, prawda, które miały pójść, jakieś respiratory, maseczki. Widać, jak Niemcy tutaj działały po partnersku i takich przykładów można podać, dużo. Mam nadzieję, że Donald Tusk wróci nie tylko z reprymendą, ale również z takim jasnym przekazem, że chłopie, weź po prostu zajmij się robotą w Polsce, zacznij wzmacniać to bezpieczeństwo, nie rezygnuj ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, bo to ci nie pomoże i nie będzie służyło twojemu krajowi. Nie wiem, czy Donald Tusk to zrozumie, wydaje mi się, że nie, ale być może jeżeli presja społeczna tutaj w kraju będzie większa, na Donalda Tuska to on będzie musiał chociaż trochę zastopować się z, z, z tą taką czułością wobec Niemiec, bo tak jak mówiłam, no, nie będę się powtarzać, nam to nie jest potrzebne, nam to nie służy. Zachowajmy dobre relacje z Niemcami, ale nie, nie wystawiajmy gołego tyłka po prostu z, z zaproszeniem, żeby brać i korzystać, kto tam sobie chce. A Donald Tusk taką politykę ewidentnie prowadzi. Mam nadzieję też, że dostanie Donald Tusk wyraźne polecenie również do zwiększenia nakładów na zbrojenia, że będzie to wyżej niż w tej chwili jest, bo taka jest w tej chwili potrzeba. I mam nadzieję, że dostanie przede wszystkim, może znaczy wszystko jest przede wszystkim, ale dostanie również no, jakby wyraźny sygnał, że będziemy współpracować. Czy taki będzie prezydent, czy inny będzie prezydent w Stanach Zjednoczonych, to Polska jest kluczowym krajem w Europie i powinniśmy współpracować, bo z tego będziecie mieli korzyść. Chociażby, właśnie w postaci tych inwestycji, które w tej chwili Donald Tusk stopuje, albo po prostu no, dąży do tego, żeby tych inwestycji nie było, a naprawdę dla nas współpraca z Amerykanami jest kluczowa, można powiedzieć, w naszym położeniu. To my jesteśmy na wschodniej flance NATO, i to my jako pierwsi będziemy musieli podjąć jakieś działania w razie agres bardziej agresywnej jeszcze polityki ze strony Rosji bądź Białorusi. A wszystko na to wskazuje, że to to się stanie, krótko mówiąc. Więc jestem dzisiaj, można powiedzieć, jeszcze nie, nie, nie wiemy, jak te rozmowy będą wyglądały, ale mówię o swoich oczekiwaniach. Czy tak się stanie, nie wiem. W tej chwili istotne jest również to, że Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, czy rządzą tam Republikanie, czy Demokraci, to jednak w miarę zachowują taki stabilny kurs w polityce międzynarodowej i jeżeli nawet za jakiś czas prezydentem nie będzie Joe Biden, będzie na przykład Donald Trump, być może ktoś inny, to jednak ta polityka w stosunku do Europy, a szczególnie tutaj Europy Środkowo-Wschodniej zostanie zachowana ta, która jest. Joe Biden niestety pomylił się w jednej sprawie, bo tam w pewnym momencie podał rękę Niemcom, zezwolił na, na Nord Stream 2, no i się bardzo szybko na tym przejechał, bo bardzo... Po, po krótkim czasie nastąpił atak na Ukrainę ze strony Rosji, bo to był właśnie ten sygnał. Więc ja myślę, że tam administracja amerykańska już doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że no nie wolno tutaj ani ufać Niemcom, ani też im popuszczać specjalnie w tym, co oni robią, jak oni robią, bo to służy pogorszeniu bezpieczeństwa. Na świecie, a szczególnie tutaj w Europie, w naszym kraju społeczeństwo jest nadal bardzo życzliwie czy też tak przyjaźnie nastawione do Stanów Zjednoczonych, i nadal, mimo że to jest już taki trochę kulejący mocarz, można powiedzieć, ale nadal jest to mocarz w skali międzynarodowej, więc dobrze by było, gdybyśmy takiego mocarza mieli za sobą, za naszymi plecami, albo przynajmniej nawet, nawet ja bym wolała, żebyśmy szli razem w jednym kroku, w jednym tempie bo taki sojusznik jest nam potrzebny i to bardzo blisko. Niemcy, tak jak powiedziałam, tego kroku nam ani nie dotrzymają, ani nie będą lojalni, bo nigdy nie byli, no i będą czekać na nasze potknięcie. Jest tu wiele, wiele tutaj działań ze strony Niemiec. Wskazuje na to, że oni woleliby, żeby Polska gdzieś tam, prawda, stała niżej, żeby coś tam się nie powiodło. Ja nie będę tego rozwijać, ale myślę, że mnie oglądają widzowie, którzy mają wszystkie klapki w głowie, więc wiedzą o czym ja mówię w tej chwili, bo Niemcy są w głębokiej recesji, przechodzą naprawdę taki, można powiedzieć, kryzys dosyć poważny i robią wszystko, żeby pogrążyć inne państwa, a samemu gdzieś tam na tym skorzystać. To jest ten Zielony Ład, to są inne, tam prawda, wydumki te niemieckie, którymi raczą całą Europę. Nie wiem, dlaczego inne państwa europejskie są tak słabe, żeby się temu nie przeciwdziałać. Wstawić i, żeby nie zobaczyć tego, że właśnie Niemcy kosztem innych państw chcą budować swoją gospodarkę, swoją jakąś potęgę, zarabiać pieniądze, wzbogacać własne społeczeństwo kosztem ubożenia innych społeczeństw, w tym naszego polskiego. Więc tu jest dużo jakby rzeczy, z którymi można wrócić do Polski ze Stanów Zjednoczonych, i ja bym życzyła sobie, żeby ten powrót do Polski oznaczał dobrą współpracę polsko-amerykańską, znacznie lepszą niż była do tej pory, żeby skończyły się te wygłupy właśnie Donalda Tuska na Twitterze, jakieś głupie jest skierowane do republikanów, bo republikanie najprawdopodobniej w przyszłym kongresie będą mieli większość, a jeżeli nawet nie będą mieli, to ja nie widzę żadnego powodu, dla którego mielibyśmy te nasze relacje Ochładzać albo pogarszać, bo to naprawdę niczemu i nikomu nie służy. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, bo w Polsce też przecież będziemy mieli wybory w przyszłym roku, będzie nowy prezydent, w Stanach Zjednoczonych będzie nowy prezydent, że ci prezydenci, niezależnie od tego, kto nim będzie, po prostu będą ze sobą współpracować i zapewnią nam bezpieczeństwo w tej części Europy, a szczególnie mam tu na myśli wschodnią flankę NATO i mój region, w którym mieszkam, bo jesteśmy od granicy z Białorusią, Białystok jest 60 kilometrów. To jest naprawdę niewiele i chciałabym, żebyśmy po prostu mogli czuć się bezpiecznie teraz, za rok i za 5 lat. A to bezpieczeństwo zagwarantują nam naprawdę praktycznie tylko Amerykanie. Być może trochę Brytyjczycy, jeżeli tam się nic nie zmieni i będzie utrzymana ta linia, więc na Brytyjczyków myślę, będzie można liczyć. Na kogo jeszcze w Europie? Myślę, że na naszych najbliższych sąsiadów, czyli na Litwinów, Łotyszy, Estończyków i pewnie Finów, ale reszta będzie zajmowała się sama sobą, wyrazi oburzenie. A dobrze by było, żeby, żeby tak nie było. Jeżeli mamy być solidarni, to bądźmy. Solidarni wszyscy razem. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, to było moje słowo poniedzieli. Dziękuję Państwu za uwagę.